Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest oczywiście kolejny odcinek z gry Transport Fever Zatoka Gdańska. Moi drodzy, zbliżamy się, jedziemy pociągiem z Mostów do Gdyni, już na horyzoncie widać Gdynię, miasto dosyć mocno nam się rozrasta, ja też zadbałem o to, żeby nasi mieszkańcy mieli dosyć dobry transport wewnątrz miasta. Ten transport odbywa się tramwajami, więc no jeden widać tam było po lewej stronie, więc tutaj te tramwaje są dosyć komfortowe, takiej wysokiej klasy. Myślę, że nasi mieszkańcy są zadowoleni, ponieważ już grubo ponad 1000 osób w tym mieście mieszka. No i cóż, postarałem się, jak widzicie, po jednej, po drugiej stronie szpaler drzew, postarałem się o to, żeby troszeczkę upiększyć to nasze miasteczko, nowo wyburzone i wybudowane. Natomiast miejmy nadzieję, że będą na tyle zadowoleni ci nasi mieszkańcy, że nie trzeba będzie robić tego ponownie. Ten pan nie przestrzega przepisów, ledwo co się zmieścił. Co dzisiaj będziemy robić, moi drodzy, skoro tak już to miasto nam się fajnie rozwija, to przede wszystkim zadbałbym może o wymianę pociągu, którym jedziemy, bo on jeździ tylko 60 km na godzinę i wozi jedynie 99 pasażerów, więc nie jest to zbyt efektywne. Natomiast ja bym wkleił im tutaj jakiś pociąg, który zdecydowanie więcej tych pasażerów by zabrał. Zorientujmy się tylko, zobaczcie jakie piękne wyjazdowce już tutaj powstały. Zorientujmy się tylko, jak wygląda sytuacja. Wow, do Mostów chce bardzo dużo osób jechać. Dobrze, w takim wypadku myślę, że wymiana musi nastąpić i teraz rzeczy z tego typu. No właśnie, zespoły trakcyjne. Pamiętacie, jak wam mówiłem o tych pociągach, które można sobie składać? To są właśnie te pociągi i myślę, że można im tutaj wrzucić taki pociąg 250 km na godzinę. Jest realna szansa, żeby osiągnął taką prędkość, więc weźmy sobie może jeden taki wagon. Do tego tutaj mamy wagony, ach, 400. No nie mam takiej lokomotywy 400, nie mam nawet takich torów na 400, ale weźmy sobie takie może, a no właśnie, 39, a niech będzie. Od 2020 roku takie wagony produkowane. No zobaczymy, czy w realnym świecie też takie będą. Zakupmy sobie ich może raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj, żeby było ciekawie, to zakończmy ten pociąg odwrotną wersją tego pierwszego wagonu, czy tam lokomotywy, jakkolwiek to nazwać. I wymieńmy ten pociąg na nowy. 13 milionów nas to kosztowało. Och, ledwo co tutaj ten nasz jegomość jedzie. Przyspieszmy czas. Zobaczmy, jak będzie wyglądała jego zamiana na lepszy model. No i ile popędzimy. Oczywiście to ile popędzimy, to już zobaczymy sobie bez przyspieszenia, tak żeby mieć jakąś satysfakcję z tego, z tej jazdy. Tutaj tę rynienkę trzeba będzie też wygładzić, tak żeby to ładniej wyglądało. No, tak, kiedy mam czas, to staram się coś tutaj porobić, tak żeby to ładniej wyglądało na tyle, na ile można. Niestety nie ma jeszcze zbyt dużo rzeczy do Transport Fever. Ja cały czas czekam na Transport Fever 2 w nadziei, że tam będziemy mogli my, gracze, dać popis kreatywności i coś ciekawego stworzyć, jakieś ciekawe scenerie. Podobnie jak to się odbywa w City Skylines. To miejmy nadzieję, że te gry zaczną gonić City Skylines pod kątem właśnie możliwości, jakie oferuje. Pociąg nam już się wymienił, słuchajcie, i śmigamy, ale nie na przyspieszeniu. 115 pasażerów wieziemy, na razie 57 na godzinę, za chwilę powinniśmy się rozbujać i zmierzymy prędkość. Prędkość oczywiście mamy tutaj w prawym dolnym rogu, możemy ją monitorować. Nabieramy prędkości, moi kochani.
No i zaraz wszystko się okaże, ile będziemy w stanie tutaj popędzić. Mam nadzieję, że nie na złamanie karku. Jak pamiętacie, w momencie układania tych torów, tory były ułożone tak, żeby zachować jednak te 300 km na godzinę. To starałem się, o to starałem się zadbać i to nam się udało. Na razie 150 km na godzinę, no to już zawsze jest lepiej niż 60. Natomiast czy 250 będziemy w stanie wycisnąć? To jest dobre pytanie. ...180 km/h, jeszcze mamy kawałek trasy przed sobą, jest dosyć duża szansa. 200 to już powinniśmy tak... No nie no, 200 to już osiągniemy. Ale 250 chyba raczej nie. Gdybyśmy wybrali inne czoło pociągu... O, jeszcze autosave. W takim momencie... Gdybyśmy wybrali inne czoło pociągu, to zdecydowanie myślę, że spokojnie osiągnęlibyśmy te 250 i to w dosyć szybkim czasie. No tutaj fajnie, że taka prędkość przynajmniej tych 200 km była osiągnięta dużo, dużo wcześniej. Ciekawy jestem teraz, jaki będziemy mieli, słuchajcie, zarobek z tych 115 pasażerów. No, chwila prawdy. Ach, jak on się długo zatrzymuje. 1 900 000, słuchajcie, i taki pociąg mi się bardzo podoba. Dobrze. Słuchajcie, co w dniu dzisiejszym? Jak już się domyślacie, najazd nastąpił na dworzec towarowy i tym się dzisiaj zajmiemy. Jeżeli chodzi o nasz centralny hub towarowy, to tutaj troszeczkę rzeczy zostało dodanych. Wygląda on teraz w taki sposób. Jeszcze dookoła jest goło i wesoło, nie ma żadnych drzew. Przyspieszmy sobie czas. No tutaj coś próbowałem zrobić i pobawić się tym, natomiast no, nie miałem zbyt wiele czasu na to, ale nadrobimy to. Jak widzicie, moi kochani, tutaj mamy jeden hub towarowy, do którego dowożony jest chleb. Jak wiecie, to ten chlebek wożony jest tutaj do tych dwóch miejscowości, do Przodkowa oraz do Żukowa. Natomiast ja bym chciał jeszcze z tego tutaj dworca towarowego wypuścić tory łączące się tutaj z tymi, które biegną do naszej farmy i piekarni, tak żeby chleb również tutaj dojeżdżał i stąd, moi drodzy, wypuścić tory, no przede wszystkim do Gdyni Głównej. Ja tam zmieniłem nazwę, słuchajcie, tego miasta z Gdyni na Gdynię Główną, ponieważ tak będzie prościej i każdy będzie wiedział, o co chodzi, bo Gdyń to tutaj mamy masę, tylko, no właśnie, żeby to jakoś sprecyzować. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o ten kompleks, jak zauważymy, tu po środku między tymi dwoma dworcami, ponieważ jeden, jak widzicie, on jest czterotorowy, drugi dużo, dużo więcej tych torów posiada, ale między nimi biegną dwa tory przelotowe. Po co mi te tory? No, jak się można domyśleć, pewnie na jakiś szybki pociąg pasażerski. Tak też zrobimy, ale nie dzisiaj. To już zawczasu pomyślałem o takiej ewentualności. My musimy wyprowadzić sobie w tym momencie tory zelektryfikowane, duże prędkości jak najbardziej. Więc wyprowadźmy nitkę tych środkowych. O, już ta nitka tak szaleje, szaleje. Dobrze. To może w ten sposób zostać i teraz tutaj naszym starym sposobem wypuśćmy sobie niteczkę taką króciutką tutaj i oczywiście z drugiej strony to samo. I teraz, moi drodzy, mając... a nie wyszło. Jeszcze raz, mając nadzieję, że nie wytracimy prędkości, dołączmy to do pozostałych peronów. Jest 300 na całej długości. Teraz tutaj dobrze, zróbmy to samo z drugą stroną.
Oczywiście, jak pamiętamy, będziemy musieli rozjazdy zrobić w pewnym dystansie od peronów. Zrobimy jak najbardziej. Tylko teraz tak. Rzecz jest następująca. Tutaj mamy Wielki Kack, Witolino i Gdynia. Gdynia Główna będzie tutaj. Ale to nie jest takie hop-siup, ponieważ żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało przede wszystkim sens, to ja muszę te tory wpuścić tutaj tunelem pod Witominem i Wielkim Kackiem, tak żeby to sobie przechodziło. I miejmy nadzieję, że to się uda. Jest. Sam już się wpuścił. Dobrze, że nie w maliny. Myślę, że taka odległość będzie odpowiednia. Jeszcze drugi tor tutaj. O nie, nie, nie. Co ja dzisiaj tak nie mogę wcelować? Jakieś kiepskie oko dzisiaj mam. Ja nie widzę tutaj niestety słupów, więc spróbuję to zrobić o tak na oko. Może mi się to uda. Tutaj będzie gorzej. Dobrze. No i teraz oczywiście do naszych pozostałych peronów. Raz. O, brzydko te wjazdy do tunelu wyszły. Znaczy, na pewno będzie brzydko. Trzeba będzie to później poprawić jakoś. Albo zamaskować drzewami, skałkami. Ja poszukam na workshopie, może będą jeszcze jakieś takie narzędzia do roślinek, do upiększania, może jakieś asety będą. No, przyznam szczerze, że na to nie patrzyłem. Dobra, teraz rzecz jest tego typu. Jak jesteśmy w stanie puścić tutaj te tory? Jesteśmy w stanie. Bardzo dobrze. Oj, oj. Ale one tutaj chcą wyjść. Niedobre. Niedobre bestyjki. Trzeba byłoby, chyba że chwileczkę, gdybyśmy puścili to cały czas tunelem, o właśnie, to jesteśmy w stanie tutaj pod miastem. Chciałem powiedzieć, że przeciągnąć te linie, ale chyba to się nie uda. Pytanie tylko dlaczego. Czy on tak bardzo chciałby już wyjść na powierzchnię? No dobra, to nie będziemy mu w takim razie w tym przeszkadzać. Puśćmy to jakoś tutaj. Zobaczmy tylko, czy wszędzie jest po 300 km na godzinę. On gdzieś tu wychodził. Tutaj chciał wyjść? Bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa. No dobra. Teraz tylko tak, żeby nie wytracać tej prędkości. Tutaj on będzie się buntował. W porządku. Spróbujmy pojechać z tym tunelem dalej. A gdyby już pociągnąć prosto do dworca naszego tutaj towarowego, jakby to wyglądało. A kolega nie chce, kolega się bardzo buntuje. Ej. Ale dobrze, no to zróbmy w takim wypadku taki sposób, żeby tu przeprowadzić to jakoś, oczywiście bez utraty prędkości. I teraz po prostu z tego wyjdę, wejdę jeszcze raz i on teraz już powinien wyjść na powierzchnię na spokojnie. Tak jest. I do torów. No. Dobrze. Sprawdźmy tylko, ja bym koniecznie chciał wiedzieć, od którego ja toru to dokładnie puszczam. Puszczam to od tego toru. Dobrze. Oj, znowu wypuściliśmy szyny na wielką odległość i laguje nieco. Norma. Przy Transport Fever to norma. Dobra. Źle podpiąłem. To nie jest ten tor, tylko ten. I okej, mamy to. Dobrze. O kurczę blaszka, a tu się most zrobił. A to niedobrze.
To niedobrze, bo on ma niższą prędkość. Musimy to wyburzyć i poprawić. Tak nie może być. Ale oczywiście, no dobrze, że się zorientowaliśmy teraz. No widzicie, to tylko 160. Na 300, panie, na 300. A to konflikt podczas wyrównywania terenu. Co ty nie powiesz? Ha, ha, ha. W porządku, chwileczkę, momencik. Zaraz sobie z tym poradzimy. Wyrównajmy ten teren. Nie drzewkami. Drzewkami nie wyrównamy. Zrobimy to tak. I tutaj, tu jest problem. Nawet by nam to wyszło, tylko tam zostało kawałek tych torów. Nieszczęsny. Dlatego to jest to, co ja zawsze powtarzam. No trzeba na to zwracać uwagę. Dobra, mamy most. Teraz musimy ten most dać, no po auto zapisie oczywiście, na taki. O, teraz już będzie 300 na godzinę, jak najbardziej. W porządku. Tak może pozostać. Teraz tutaj. Lecimy. I wjazd do tunelu. Myślę, że pociągniemy, słuchajcie, w ten sposób wszystkie nasze tory, całą szóstkę. Droga zabawa, słuchajcie, droga zabawa, jeżeli chodzi o tunele. Ale przynajmniej te pociągi nie będą przeszkadzały. One będą spełniały swoje zadanie, a przeszkadzały nie będą w ruchu, który odbywa się na powierzchni, czy to ruchu drogowym realizowanym przez samochody prywatne naszych mieszkańców. Swoją drogą, zobaczcie, jakie korki ciekawe. Czy też komunikacji miejskiej, która kursuje. Ach, tutaj odnośnie komunikacji, moi drodzy, jeździ jeszcze autobus do Witomina, z Gdyni Głównej do Witomina. Zabiera nam pasażerów. Kilka ma przystanków wspólnych, dzięki czemu pasażerowie mają szansę na to, żeby z komunikacji wewnątrzmiejskiej przesiąść się na tę komunikację międzymiastową. Oj, drogo, drogo. Ciekawy jestem, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja odnośnie transportu tego pieczywa, bo tam będziemy musieli wrócić na chwileczkę na naszą farmę. Ja myślę, wiecie co, ja myślę, że na razie tylko 4 tory tutaj wypuszczę. Przydałaby nam się tutaj też jakaś lokomotywownia, w której byśmy mogli zakupić sobie nasz pociąg towarowy. Ten hub, który zbudowaliśmy kilka odcinków temu, on nam bardzo mocno tutaj się przyda, jeżeli chodzi o rozwożenie towarów do tych miejscowości, no, w tę stronę, które biegną. Nie wiem, dlaczego tutaj był błąd. Budowa niemożliwa. Tylko z jakiego względu? Możesz mi powiedzieć, z jakiego względu? Przecież tutaj nic nie biegnie. Ha, a jeżeli bym tę drogę usunął? Zobaczmy teraz. No widzicie. Niby tunel, a droga przeszkadzała. Tylko w czym? Oto jest pytanie. No i tutaj sobie na spokojnie możemy połączyć 4 tory. Myślę, że wystarczy. Na razie rozjazdów nie będę robił. Zrobię to już poza odcinkiem. Bo myślę, że dla was ciekawszym tematem będzie wypuszczenie naszego pociągu. Musimy natomiast koniecznie lokomotywownię postawić. Lokomotywownie są tutaj. Znaczy konkretnie to jedna. Zelektryfikowane, tak, jak najbardziej. No i myślę, że śmiało tu może sobie stać. Teraz wypuśćmy może... No, na razie w ten sposób, chociaż czekajcie. Może jeszcze by tak zrobić.
tak trochę dalej chcę wypuścić, bo jeszcze pozostałe tory będą mnie czekały, żeby uzbroić je w rozjazdy tutaj skierowane do lokomotywowni, więc tak troszeczkę dalej wypuściłem te nasze tory tutaj. Dobrze, potrzebujemy linię, słuchajcie, stworzyć. Linia będzie oczywiście z tego dworca i będzie biegła do samej Gdyni Głównej. I teraz tak, nazwijmy to towarowy hub do Gdynia. Ach, wiem, nie używać polskich liter. Do Gdynia Główna. Proszę bardzo. To mamy zrobione. Na razie sobie tutaj zostawię te linie, ponieważ musimy jeszcze, słuchajcie, wykonać tę operację, o której mówiłem. Niestety, ten dworzec, on jest w stanie obsłużyć ten dworzec, tak? Ale tego już nie jest w stanie obsłużyć, a nie chcę puszczać samochodów, bo to tylko nam wygeneruje dodatkowe korki. Po co, na co, nie ma takiej potrzeby. Myślę, że moglibyśmy wypuścić tutaj tory te ekspresowe. Oho, ho, 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 a co ty tam, a gdzie ty się tam gramolisz? Co tam jest? Droga tu jest. Skąd ta droga biegnie? Z Żukowa do Matarni. Też musimy o tę Matarnię zadbać. O, czekajcie, tu się bardzo fajnie chce zrobić w ten sposób. To dobrze, mnie to pasuje. Jak mostem nad drogą? Świetnie. Mnie to jak najbardziej, kochani, pasuje. Może być tak. To teraz jeszcze ten tor. No jak na prawdziwy ekspres przystało, to będzie miał taką trasę z prawdziwego zdarzenia. Teraz rzecz jest tego typu. Jakby tutaj te tory wyprowadzić? Może tędy? Och, staruszek tutaj pojechał. Tego staruszka to też trzeba będzie w końcu wymienić. Spróbujmy. Ale jakoś tak znośnie, żeby było odnośnie prędkości. 162 niech będzie. Niech będzie 162 i tutaj... Udało nam się. A, no i teraz tu zabawa, moi drodzy. Teraz tutaj zabawa. Tylko wiecie co? Może ja bym... Czy my tam mamy jakieś miejscowości po drodze, do których będzie do Matarni w sumie można byłoby... Ale to mamy jeszcze dodatkowe tory, na spokojnie. Na spokojnie, mamy dodatkowe tory. Wypuśćmy tutaj tor. Połączmy, zobaczmy, nie da się. Nie da się w ten sposób. Musimy to zrobić bardziej jakoś tak rozsądniej. O, tutaj się da. Tutaj się da. W porządku. Gdyby się przytulić ciut bardziej, też damy radę. Okej. To jest jedna. O, mam nadzieję, że ten tor... Ja powinienem zacząć od tego zewnętrznego toru właśnie. Ale udało nam się. Udało nam się. To jest najważniejsze. I teraz tak, dołączmy to tu. Dobra. I tutaj. No, no, no. Halo, halo. No, ale ładnie. Proszę. O tak. Świetnie. Mnie to pasuje. Postarajmy się jakoś tutaj ten teren wygładzić. Ja zawsze mówię, że poza odcinkami będę wygładzał, później nie mam na to czasu, słuchajcie. No i tak to właśnie się odbywa, więc trochę dłuższy ten odcinek może być. Ja myślę, że nie będziecie narzekali. Teraz tak, z racji tego, że ekspres, no, z wiadomych powodów, no, musi mieć pierwszeństwo, to semafory ustawimy tylko tutaj, na tych torach, które przecinają tę trasę ekspresową. Towarowy będzie musiał czekać, a ekspres będzie sobie pędził dalej. Tu musimy niestety zrobić rozjazdy. A nie, tu rozjazdy są. Wspaniale. Okej, to już zrobiłem. Nie ma problemu. Nasz staruszek pojechał. To teraz tak. Jak my tu wyglądamy, jeżeli chodzi o tę trasę? Przypomnijmy sobie. Tutaj tory biegną tak. Tutaj rozjazd jest. W porządku.
i on biegnie do tego peronu. Dobrze. Aha, i tu rozjazdu nie ma. To akurat niedobrze. Ale dobra, to nic straconego tak naprawdę. Nic straconego, jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Tylko rzecz jest tego typu. Kupmy pociąg. I rzecz jest tego typu, co wybrać? Jakie my mamy w ogóle wagony do dyspozycji? Zapiszmy sobie może grę na początek, bo jeżeli się okaże, że wezmę coś z moda, co nie będzie działało, to wolałbym nie stracić tych postępów, które już tutaj poczyniliśmy. Wagony do pieczywa nam są potrzebne. Tutaj mam takie dosyć ciekawe, tylko 120 na godzinę, ale za to sporo towaru są w stanie zabrać. Tutaj mamy 160. Weźmy może takie coś, tylko lokomotywa 120, w porządku. Może weźmy takiego niebieskiego PKP Cargo, ten 140 grzeje, 6400 kW, całkiem niezła moc. Kupujemy, tylko pytanie, jeden, niech będzie. I teraz tak, dokupmy tutaj, tylko już ze specyfikacją na pieczywo. I to będzie raz, dwa, trzy, cztery i może jakieś takie. 5, 6, 7, 8, 279, 10, masz tutaj najwyżej stratę, będzie na początku dosyć mocno przynosił, ale myślę, że później nam się to rozbucha. Dobra, linia potrzebna jest stąd, czyli ustanawiamy linię z piekarni, moi kochani, do dworca tego. No, nawet się ładnie połączyło, więc nazwijmy to towarowy, piekarnia, hub. To będzie hub 2, bo już jak widzieliśmy, no to jeden pociąg z chlebem kursuje do hubu towarowego, więc no jakoś trzeba by to było rozdzielić. Ach, tutaj jest nazwane to główny hub towarowy 1. Dobra, no to nazwijmy to w takim razie, tak jak tu już zostało to nazwane, no to niech będzie główny hub towarowy. Jak ja to napisałem. Oj, tutaj będzie dwójeczka, proszę bardzo. No i teraz możemy już spokojnie wypuścić nasz pociąg na trasę. On już tam sobie śmignie. Przyjrzyjmy mu się. Zobaczcie, puste tutaj mają, znaczy puste są podwozia. Dopiero na to będą kontenery ustawiane i będzie mógł ruszyć z towarem. Tylko że on teraz to śmignie chyba bezpośrednio, co? Czy nie? No tak. Nic nie zabrał, ale to może później, miejmy taką nadzieję. Dobrze, zajmijmy się w takim wypadku, moi drodzy, zakupem pociągu. Czekajcie, bo się zgubiłem. Zakupem pociągu już dla tej linii do Gdyni Głównej. I tutaj tak na dobrą sprawę, sprawa nie jest taka prosta i oczywista, dlatego że potrzebujemy pociąg, który nie tylko do Gdyni Głównej dostarczy towar, ale pamiętajmy, przepraszam bardzo, pamiętajmy o naszym towarowym porcie morskim. Będziemy w przyszłości chcieli wysyłać towar również na Półwysep Helski, więc musimy ten pociąg zrobić nieco dłuższy. Kupmy taką samą lokomotywę, chociaż czekajcie, a niech jeździ może. Może taka niech jeździ, bo już PKP Cargo jeździ, tutaj taki PKP Cargo też, a niech jeździ sobie taka. Aha, ona 200 na godzinę pruje. No to jeszcze może na właśnie wydatki zobaczmy. A ten tu, no wszystko drogie. Wszyściutko jest drogie, słuchajcie, a taki?
No nie, dobra. To wybierzmy ten, który chciałem wybrać. I oczywiście wagony wybierzemy takie same. Tylko myślę, że weźmiemy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 340 na początek chyba wystarczy, aczkolwiek sprawdźmy jedną rzecz. Sprawdźmy jedną rzecz, a mianowicie ile tak naprawdę Gdynia Główna potrzebuje tego pieczywa. Dlatego, żebym trafił w napis bez przybliżania. Oj, sporo. Sporo, jeżeli to ma jeszcze lecieć, słuchajcie, na Półwysep Helski, to jeszcze kupmy 10 wagonów w takim wypadku. Ze specyfikacją na chleb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Aha, ja to zamknąłem. A tutaj mogę wybrać linię. I teraz potrzebujemy naszą pomarańczkę. Temu możemy się przyjrzeć bliżej. Zobaczcie. Ten to jest dopiero długaśny. 20 wagonów, słuchajcie. 680 sztuk pieczywa jesteśmy w stanie zabrać. O kurczę, co tu? We Władysławowie coś się tutaj pozmieniało? A co tam jeździ? Pasażerskie chyba te. Chyba Solarisy tam miały być, tak? Na CNG. Wymienia się kolega automatycznie. Już możesz. Ładny zestawik. Ciekawe, czy coś zabierzemy. Nic. Na razie nic nie zabieramy. Natomiast pytanie brzmi, czy jakieś chleby już tutaj się transportują? Nic się na razie nie transportuje. Niedobrze. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z dostawami do naszej piekarni. Czy oni czegoś od nas potrzebują? Zwierzęta postaraj się dostarczać więcej. No tam jest automat ustawiony. Ale tu już chlebki czekają. Co prawda dosyć mało tych chlebków. Do Śródmieścia ile pieczywa chce jechać. Miejmy nadzieję, że to się za moment rozbucha w momencie, kiedy piekarnia kapnie się, zorientuje się, że my tutaj potrzebujemy dosyć dużo tego chleba. Tu już pociąg zmierza z powrotem, słuchajcie, do piekarni. Zaraz zobaczymy, ile podejmie tego pieczywa z... właśnie z naszej piekarni. On jakoś tutaj dziwnie zwalnia. Dlaczego dziwnie zwalnia? Czy to dworzec go ogranicza? Czy same tory? Być może same tory, słuchajcie. Może tam nie ma dużych prędkości, że on tylko 120 grzeje. Tutaj ten dworzec przy piekarni też trzeba będzie przebudować na większy. Zabraliśmy 73 sztuki pieczywa. Zorientujmy się na tej trasie, ile jesteśmy w stanie, kochani, zarobić na tym. Nasz pociąg 20-wagonowy tutaj do Gdyni Głównej cały czas śmiga w tej weftę. Ja mógłbym go ustawić w taki sposób, żeby on poczekał na pełny ładunek, ale nie lubię tego robić. Mamy 2 miliardy 420 milionów dolarów. Jesteśmy w stanie spokojnie pozwolić mu jeździć w tej weftę. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to nieefektywne i przynosi straty, ale po jakimś czasie zaczną przynosić zyski. Ja w to wierzę. Tutaj nam zwolnił dosyć drastycznie. Ale to już przed samą stacją, przed samym dworcem towarowym, więc to mnie akurat nie boli. No i sprawdźmy nasze zyski, ile tutaj jesteśmy w stanie otrzymać. 1 790 000 tylko za taką marną ilość chlebów. I tutaj już, słuchajcie, 73 chleby czekają. Za moment podjedzie tutaj ten pociąg, tylko niech on wróci z Gdyni Głównej. Jesteśmy na przyspieszeniu. Możemy monitorować też jego prędkość. To jest bardzo dobre
bardzo dobra sprawa, ponieważ tego jakby nie zrobiliśmy, on 20 wagonów ciągnie, co prawda samych tych podstaw, tak, na które będą te kontenery wkładane. No ale tylko 120, wagony 120 grzeją. Nie, no to dobrze, to niech i tak będzie. Czyli ten tutaj też nie wina torów, tylko wina wagonów. W porządku, może i tak być. Nie musimy wszędzie grzać po 200 na godzinę. Za chwileczkę załadujemy się, zobaczycie jak te kontenery będą ładowane. Tylko zwolnijmy ten czas. O, tu już z piekarni 123 sztuki chleba będą jechały. Dworzec jest długi, jesteśmy w stanie tutaj dosyć dużo towaru zmagazynować, że tak się wyrażę. No i jeszcze autosave, no co za pech. Zobaczcie. O, i ładuje towary. I rusza. Przyspieszmy czas, zobaczymy ile na tym pociągu jesteśmy w stanie zarobić. Wiecie co, dziwi mnie jedna rzecz w tej grze. Wożenie surowców przynosi dosyć spore zyski. Natomiast przewożenie tej samej liczby już wyprodukowanych towarów z danego surowca przynosi o wiele mniejsze zyski. Zawsze myślałem, że no powinno być tak, że no, przewożony surowiec przynosi powiedzmy jakieś tam zyski, ale gotowy towar powinien no, co najmniej te 15-20% więcej nam tych zysków dawać od surowca. Troszeczkę to dziwne jest. Przejeżdżamy pod Witominem, pod Wielkim Kackiem, właściwie to w odwrotnej kolejności. Pięknie już te metropolie zaczynają wyglądać, a my sprawdźmy ile jesteśmy w stanie zarobić na 73 sztukach chleba. 1 800 000. Dobrze, jestem z tego tytułu szczęśliwy. Słuchajcie, uruchomiliśmy transport do Gdyni Głównej. Na razie Gdynia konsumuje praktycznie większość. Aha, nic nie konsumuje. A dlaczegoż to? To też jest dziwne. Nigdzie indziej nie jesteśmy w stanie... Ach, tu już, dobrze, jest, że średnio. Tak troszeczkę z opóźnieniem to zadziałało. Ale tylko 132 sztuki na 706 potrzebnych, także no, szału nie ma. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że miasto wam się podoba, coraz bardziej nam się rozrasta tutaj, jak widzicie. Ładnie obudowany już jest dworzec kolejowy, bardzo się z tego powodu cieszę. Jeśli chodzi o port, to no, trzeba troszeczkę poczekać, żeby tych ludzi jeszcze więcej zaczęło przybywać. W każdym razie tramwaje nam tutaj śmigają, takie, tak jak mówiłem, takie trochę lepsze. Ja się z wami żegnam, jeżeli film wam się podobał, to poproszę łapeczkę w górę. Osoby niesubskrybujące kanału gorąco zachęcam do tego, żeby kliknąć przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Wówczas będziecie informowani o nowościach, które dodaję oraz live'ach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.